Chłopy równo dzielić, brak co się da i co się jest serusa. Mima ze błoni, chytaj ze ją. Sigurki. Za gwizdek i łoizbę. Pytajcie te Sikorecki! Teraz jeszcze wyście zostały porwane i teraz będziecie musieli biegać na tych nartach do trzech osób tutaj poza harnasia, poza tą kosek i nazot z powrotem na metę, no nie? Jak nie będziecie dali rady tego zrobić, no to trudno porywamy was na wieki. I z powrotem, Mirka, z powrotem. Mateusz, no to waraj za tymi babami, tymi nartami. Heja, 3-4-15! Ja to synchronizacja! Paraolimpiada, słuchajcie! Przyszłość naszej reprezentacji! Polska nie zginie, bo Mirka na koniconie w nartach dla trzełosów razem z Elą i... Posuwają się naprawdę do przodu. Zatrzymaże je przepięknie. No mi się nawet krócej kryzys nie udał. Jeszcze widzisz, zbywający pomagają. Baby, tu trzeba będzie okrążyć harnasza Saska. Dookoła, na mirażu. Idą we trójkę, żeby jest. Nie być, że nieszczęścia w porządku. Co o nie. Zawsze najgorzej, tu trzeba teraz zakrocać, baby, zakrocać. No ale każda szpilki do tego ubrała. Jezus Maryja Święto, tak łebcy ta szpilki. Idą. To tak jak szpilka na dziewiątce, aby nawali dłużej. No już ty na Kowalczyk by miała przybać, słuchajcie, naprawdę kompleksa. Zgasza. 1-0. No i po tu chwilach trudno trafić. Ty, no na 4 sekundy 46. Na 50. Michał, się nie skichał. Ale chłop, to trzeba łopuchem wbijać. Ale nie wbijaj tą tępsą stronę miłostrzej, są gwoździa. Babom tak ładnie łapkiem go to ubije. Ale postawa prawdziwego drwala, słuchajcie, poważnie. Popatrzcie się na ugięte kolana, prawie że telemarkiem. Michał Małysz, Bachleda, Cyrus, Ciędzula, Żbercyn, Makowski, Gąsienica, hej. Lecisz! No dopingować, Michałka, dopingować, pies! Nie bij tak głęboko, bo górnicy wyjdą nam w pieprzu. Aż się biedny chłop zmordował. No dopingujmy! Michał! Póki co za... O, już minuta minęła. A baby się nie śmiecie. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Mariolce tak łatwo posło. Musisz całą as do copki go tu wrąbać. Iskry idą, kochani, iskry idą, patrzcie. No. On biedny nie zdążył pojeść przed tą robotą chyba nawet. Co piąty raz trafia, ale idzie mu nieźle. No, zaraz finisz, jeszcze! Złoto będzie złoto! Nie, no jeszcze, chłopie, no tu... No, jeszcze, no! Jakbyś chciał animut! Czy wyście są gotowe do boju? Chłopie, do zrady to utrzymać? Na olimpiadzie letni, tak? Ty, może dać ci rokawicę, bo to jest tak, że żeby ci baby palca nie... No nie, to się nie może tak telepać, chłopie. Musisz to uśtrzyknąć. No pan musi mocno usiąść. Chcesz się zamienić? Eran, weź się łodziej się chłopce, bo jedna Maria Święta. Twoja babina nos potem ubije. Andrzej, dzień robi z niego, Andrzej, łapcie się.
Za synowy! Nie po palcach, chłopu! No to jest zajebiście trudne zadanie. Powiedział w góralskich barze Piotrek Jezutek. Rąbanica, hej! Hej! Dziewczyny, ile siły macie? Uważajcie na palce, bo będzie ciężko mu szła nauka muzyki. Ale będzie miał mi paznokciów do obcinania. No pewnie. Jakby ci obrzeleli nogę, to ja mam takiego gazda, co kupi od ciebie jednego kierpca. Bo ty z moim na jedną nogę. Dziewuchy rany boskie, jakby od tego zależało te wasze życie, to do lasa jakbyście do zimy miały opoł narobić. To i no kacy robisz tego dziecka. Teraz to już w ogóle razem po spół pomogone. Stefanku, będziesz miał pociupadze, wiesz? Kibicujemy Eranowi, bo im się nic nie stanie, jemu może to będzie dopingował chłopu. Eran ryzykuje na nie ubezpieczony, ale... Powiedzcie mi chłopy, oni to już przyszywają, czy jeszcze nie przyszywają? Teraz przyszywają, przyszywają teraz. No. A później zadamy Eranowi pytanie, która połowa była większa? Zorne przyszywają. No. Takie wesiwiane. Właśnie, właśnie. Dobrze stoi i patrzy. Ale a biedne zwrócić, baby się tam mordują. Trzeba zwrócić uwagę na zaangażowanie dziewczyn w obcinanie. Zobaczcie, jaką pozycję przyjąłem obie. No. Ale ciężko jest to teraz będzie do końca. Elan osiągnął szczyt wytrzymałości. Ale inny jest taki, siadnąć gołą typą na blasę. Ty, no nie dużo brakuje. Nie dużo brakuje. Łamasz! Słuchaj, to teraz idź do pieca. Brawa dla Erana za odwagę! Sacharna! Naprawdę łokowity, bo biedny. Teraz portki do wymiany, kosula do wymiany, ale... To portki i kosula to najmniejszy problem! To nic, to srobie... No końcówka do przysycia! Następno gaździ na pełną gębą kandydat. Wójnickę, co ma na imię? Ciekawe, czy razy ważyć łowce w Zyntycy. No pięknie. Ej, jeszcze lepiej. I za to jest nagroda? Uśmiech profesora odciśnięty w betonie. Pięknie. Nie klnie, nie, pięknie. Pięknie, nie klnie.